A te w najlepsze żerują. Cześć, witam Was serdecznie. Taki mały update, małe przygotowania przed urlopem. Wczoraj pomyłem szyby przednie, zebrałem rzęsę, zebrałem trochę tego rogatka, bo było tego bardzo dużo. Przygotowałem sobie takie zestawy z liści morwy, liści pokrzywy i liści ketapangu. Przed wyjazdem to wszystko trafi do baniek. Pewnie wrzucę to może w piątek, może w sobotę, jak zrobię większe podmiany. Dzisiaj podolewałem tylko trochę wody RO. Strasznie paruje, jest strasznie gorąco, co niektórzy może widzieli na Facebooku, jak wrzucałem post. Środkowa półka w regale ma temperaturę około 25,5 stopnia do 26 maksymalnie. Dolna, przy wycieraniu szyb zauważyłem, że jest dość ciepła ta woda. Temperatura była lekko ponad 29, także podolewałem zimnej wody RO. W sobotę zrobię podmiany. No trzeba się przygotować, no bo tydzień czasu mnie nie będzie, tak? Później tylko wpadnę tutaj na chwilę, przepakować się, no i dalej na tydzień w drogę, nie? Także tak to wygląda. PRL-ki, cud, miód, malina. Zbiornik dla nich będzie oddzielny, jeszcze jeden, poselekcyjny. Jest tego trochę, co? Tutaj, jak możecie zauważyć, dołożyłem oksydator u Tajwanów Pinto. No troszkę się boję jednak, bo niby jest ten ruch tafli wody jest dość spory, ale no i temperatury są dość wysokie, nie? Jeżeli na dole teraz chodzą te wiatraki i tam jest 26 stopni, no to tu wyżej myślę, że też jest około 27-28. Także na zmianę to chodzi, raz na dole, raz na górze. Zostawię chyba te wiatraki na dole, z tego względu, że tam jest dużo wyższa temperatura. Ona potrafi być wyższa o 1-2 stopnie nawet, także to jest naprawdę dużo. Obecnie kręci się na 26 na dole. Jest trochę strach. No, nie wiem, okna pewnie będą pozamykane, tak? Także zrobi się tu ostra paruwa. No nie mam drugiej tej belki, żeby to chodziło i chłodziło. A jeżeli by chodziło i chłodziło cały czas, bo tu mówię, będzie na pewno gorąco, to ta woda moment wyparuje, nie? No. Ale może tydzień to wytrzyma. No trzymam kciuki i mam nadzieję, wy również trzymajcie, mam nadzieję, że wytrzyma to. Jak wrócę, od razu zacznę się brać za drugą taką tąbelkę, bo jednak sporo ona daje. Bez tej belki ja nie wiem, nie? Jeżeli będą osoby takie, które nie wiedzą, co to za urządzonko jest, ten oksydator, sam się przyznam, że kiedyś nie wiedziałem. Jest to coś takiego. On dotlenia nam zbiornik. Mamy tutaj taki płyn. I to wlewamy do środka. Tam jest jeszcze taki katalizator, taki, jakby to powiedzieć, taka mała piguła, nie? I to wchodzi w reakcję z tym płynem i poprzez ceramikę wydziela się do wody tlen. Także to natlenia nam elegancko wodę, nie? Także myślę, że tu się nic nie powinno dziać, no chyba, że no w sumie zbiornik nie jest stary, więc z podłoża nie ma co oddać, nie? Myślę, że powinno być git. No a tak wygląda dół. Wiatraki chodzą cały czas. Daje się we znaki ten upał, nie? Szczególnie tym naszym żyjątkom wszystkim, czy to psy, koty,
ryby, krewetki. Chyba te tylko ciepłolubne, jak tam dyskowce czy bojowniki, im to pewnie nie przeszkadza zbytnio, nie? No, a tutaj optymalna temperatura to jest tak ze 25 stopni. 26 w tym momencie to nie jest jakiś wielki problem, ale 29 do 3 i wyżej to już jest, to już może być problem. Przy grubych warstwach podłoża na pewno. Także to będzie chyba tyle na ten czas. Nic ciekawego Wam tu więcej nie powiem. Jak Wy się przygotowujecie do urlopów? Czy już jesteście po urlopach? Za jakiś czas planuję urządzić jakiś konkurs na Facebooku. Na Facebooku, może i na YouTubie. Ale to pewnie po urlopie, jak wrócę. Do wygrania myślę, że mogłyby być perelki z Kalidin. Pewnie jakieś rośliny, może mech, może anubias, albo jedno i drugie. Może jakieś pokarmy. Piszcie. Chętnie poczytam. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Nie wiem, czy zobaczycie, bo są bardzo ciężkie do zauważenia, ale mam małe bolty. Tu jest pani, bardzo piękna zresztą. No musicie mi uwierzyć, nie? Są maluchy. Ostatnio jak robiłem zdjęcie, chciałem wstawić na Facebooka, robiłem tam na tym liściu anubiasa, to dopiero po zbliżeniu zobaczyłem, że tam siedzi mała kreweta, nie? Nie wiem, czy teraz też coś siedzi, czy nie widać dobrze. Nie, przez te refleksje to nic. Będę musiał, dopiero jak założę te takie zasłaniacze, nie? To będzie coś pewnie widać, bo tak to dupy. Dobra, to nic, tyle. Chciałem się tylko pochwalić, że bluebolty puściły małe. O. Także do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć.